Cześć, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Max Serfisz, a to jest kolejny mangowy unboxing na moim kanale. Tym razem nie będziemy otwierać paczki pełnej wielu, wielu mang, a jedynie jedną mangę z pewnym dodatkiem. No widzę tutaj dość dużą tubę, ciekawe co w niej może być, myślę, że większość z was już się domyśla. Po tytule filmiku pewnie już dobrze wiecie, że jest to paczka z ostatnim tomem Naruto. Tak, zamówiłem preorder i jestem bardzo zaskoczony, JPF mnie miło zaskoczył, ponieważ do preorderów ostatniego tomu Naruto był dodawany plakat i można było za dopłatą tam chyba 11 zł otrzymać plakat w takiej tubie. Jeśli się nie dopłaciło tych 11 zł, no to dostawało się plakat złożony, tak? Złożony bez tuby. No i ja nie płaciłem, a mimo to JPF dał mi ten plakat w tubie, więc jestem bardzo miło zaskoczony i bardzo im serdecznie dziękuję za to. No i oczywiście tu jest ostatni tomik Naruto, który sobie również zaraz otworzymy. I zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. Oczywiście JPF jak zwykle wszystko doskonale zapakował. Zaczniemy może od samego tomiku. Ach. Jakoś wyjdzie, wyszedł. Dobra. Jest w kopercie, ładnie. Moment, sprawdzę czy się nagrywa. Nagrywa się wszystko. No, także... O Jezus, już się bałem, że będzie kolejna folia. To jest tylko folia bąbelkowa, która zabezpieczyła mangę. Proszę bardzo. Ostatni tomik Naruto. Tom 72. Jak widzę, w dobrym stanie. O, i proszę bardzo, co tutaj jeszcze mamy? Jakieś kolejne dodatki. Oprócz paragonu. O, tyle by normalnie kosztowało 29,90. No i dostaliśmy jeszcze kartę kolekcjonerską z tym samym obrazkiem, który jest na okładce tomiku. JPF dodaje do preorderów właśnie takie karty z Naruto, chyba z Bleachem też tak robi i z Soul Eaterem. Ja mam chyba dwie inne jeszcze takie karty, tak więc spoko, że do kolekcji kolejna idzie. Chociaż ta kolekcja strasznie, strasznie powoli się powiększa. No i mamy tomik, tak? No i teraz jeszcze został nam plakat. Tuba jest dosyć spora. Nawet chyba się nie mieści w całości na filmie. Dobra, jakoś by ją tu trzeba... A, bo to jest tak przyklejone chamsko. Chciałbym zdjąć tę folię przede wszystkim. Ogólnie myślałem właśnie, że... jak zobaczyłem, że wysyłają mi plakat w tubie, to pomyślałem, że będzie to taka w miarę poręczna tuba, którą będę sobie brać na konwenty i ewentualnie jak uda mi się zdobyć na konwencie jakiś plakat, no to wtedy nie będę go musiał miąć w torbie, tylko będę go mógł sobie schować do tuby takiej właśnie, nie? Ale wygląda na to, że nic z tego, bo tuba jest ogromna i jakoś nie uśmiecha mi się z nią chodzić na konwenty, tylko po to, żeby plakaty w niej chować. No dobra, otwieramy. Jest tam plakacik, a plakacik wcale nie zajmuje całej tuby. Jak go tu wyjąć, żeby on wyszedł prawidłnie? On się zacina w tej tubie, coś go nie można wyjąć z niej. O, dobra, chyba wyjdzie zaraz. Kurde, bele. O, wyszedł. No i mamy plakacik, moi drodzy. Nie wiem, czy go kamera... No, mniej więcej widać. Plakat ogólnie mi się podoba, jest z tym samym oczywiście rysunkiem, w którym jest tom, oraz z tym samym rysunkiem, z którym jest ta karta kolekcjonerska. I myślę, że będzie się fajnie prezentować, jest dosyć duży. Troszkę nie podoba mi się ten napis tutaj, pełna opowieść w 72 tomach, tak troszkę... No, według mnie jest on troszkę zbędny. Ale oprócz tego plakat według mnie jest na plus. Bardzo ładnie wydrukowany, żywe kolory widać. Tak więc no cóż, bardzo się cieszę, że nie jest on pomięty, tylko że został on ładnie włożony w tubę. Tak więc serdecznie dziękuję JPF-owi. Dobra, tak więc jeszcze rzut oka na ten ostatni tom, bo w sumie czemu o nim czegoś nie wspomnieć, skoro to jest jego unboxing. No więc podoba mi się ta okładka z tym naruciakiem w stroju Hokage.
No i tutaj z tyłu widzę, że pisze Masashi Kishimoto. Przed wami ostatni tom. Z całego serca dziękuję, że byliście ze mną przez 15 lat. Cieszyłbym się, gdybyście sobie od czasu do czasu przypominali o tytułowym bohaterze. Za chwilę dowiecie się, jak skończyła się jego historia. Cena 18,90 za tomik. W sumie te późniejsze tomiki Naruciaka były jakoś droższe od poprzednich. Nie bardzo wiem czemu. No i tutaj reszta tomiku. Na plus oczywiście. Tomik jak tomik. Nie mam żadnych tutaj stron wylatujących, bo czasami się zdarza, szczególnie w tych właśnie takich małych tomach od JPF-u. Ale tutaj widzę, że jest wszystko ładnie. Tomik zawiera 10 chapterów. Ostateczną walkę tutaj widzę, że Naruto i Sasuke. No i jest też ten ostatni rozdział, który pierwotnie był w kolorze. W tym magazynie, w Shonen Jumpie, w którym jest wydawany, to tam pierwotnie był w kolorze, a tutaj jest czarno-biały, ale w sumie z tego, co mi wiadomo, to w wersji tomikowej japońskiej również ten rozdział był czarno-biały, więc nie ma co się dziwić, że w naszej wersji również taki jest. No, w każdym razie, mimo to ładnie się prezentuje graficznie. No i cóż, myślę, że ten tom stanowi no dość ważną część mojej kolekcji, jako że jest to ostatni tomik. Myślę, że nie będę owijać więcej w bawełnę. Zbieram mangę Naruto od dłuższego czasu, tak więc fajnie, że w końcu udało mi się zdobyć ostatni tomik, że w końcu się doczekałem jego wydania w Polsce. To by było na tyle z tego unboxingu. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć!